Cześć Wam. Tym razem taka śmieszna lekcja odnośnie robienia slajdu, tylko że piórkiem po strunkach. Posłuchajcie, jak to brzmi. Na przykład. W zwolnionym tempie. Ale tak na poważnie. Tutaj jest dosyć istotny kąt natarcia pióreczka. Bo jeśli go na przykład pociągniemy w ten sposób. O, tutaj ten. Jakby za płasko, to po prostu ten dźwięk nie będzie brzmiał tak jak potrzeba. Wiadomo, na strunach bez owiki w ogóle nie ma co robić, bo nie brzmi. Więc najlepiej zrobić tak, że jeśli mamy piórko, to zrobić go tak, żeby to piórko zaczęło ocierać kantem zaczęło pocierać po tej owijce. Czyli coś takiego. Bo to, co słychać, jak przypominające przelatujący samolot, to jest właśnie to zgrzytanie piórka po owijce. Im grubsza struna, tym lepszy zgrzyt. Ja mam na przykład tutaj siódmą strunę. Musicie sobie znaleźć taki odpowiedni właśnie ten kąt natarcia. Wiadomo, że po jakimś czasie piórko zacznie się ścierać i wycierać akurat. Ale można powiedzieć, że nawet jak pociągnę je pod takim większym kątem, myślę, że to widać. Słychać. Można też zrobić tak, żeby pocierać dwie struny naraz. Czyli po prostu jakby wsadzić piórko. Teraz jest taki jeszcze bardziej specyficzny dźwięk, ponieważ dwie struny naraz robią ten sam zgrzyt. Tutaj jedna, uwaga. A teraz druga. A teraz równocześnie. Też ucieka. Właśnie też trzeba unikać tego, żeby to spadało. Jeśli sobie nie poluzujemy tych strun, jeśli one wybrzmiewają, wybrzmiewają mi po prostu tak, po której nie robimy akurat slajdu. Więc najlepiej sobie zrobić też w ten sposób, żeby podczas grania po prostu poluzować te palce. Widać, cały czas trzymam riff, tylko że je podnoszę. Czy to jest takie tłumienie palcami? Aż kurde. Już mi się zaczyna piórko ścierać. Tak więc miłego
Napierniczanie. No faktycznie się pościerało. I staracie się po prostu to poprawnie robić, żeby później miażdżyć. Na razie.